Fabrizio. Gajda na skrzydle. Ponownie zcięcie z panu, ale tym razem piłka na obwodzie. Rika Wheeler za trzy punkty. Widzieliśmy tutaj z naszej perspektywy, jak piękną parabolę lotu miała ta piłka. Kopnie jest przy Marysie Kastanek. Dwie celne trójki. Już od razu inaczej wygląda ten wynik dla kibiców zespołu z Trójmiasta. Rika Wheeler w odpowiedzi. Ponownie z jaką lekkością trafia Amerykanka. Ale zobaczmy. Taka przewaga wzrostu. Niedokładne podanie i piłka w rękach Riki Wheeler. Wheeler pod kosz. Ale zmiana kierunku, zmiana tempa, no i z łatwością uniknęła bloku Kamili Borkowskiej. Onieś Mitelenga do Wheeler. Chodzi Sasza Kadżo, ale pilnuje jej jak oka w głowie Kastanek. No to Wheeler bierze to na siebie. Czwarta? Trzecia zdaje się celna trójka Erika Wheeler. Czaruje tam na koźle Marysa Kastanek. Dobra zasłona od Telengi. Erika Wheeler z pół dystansu. No i zobaczmy, zatańczyła piłkę na obręczy. Ale i... Zasłony od Telengi. Erika Wheeler przeciwko Marysie Kastanek. Wheeler trafia z pół dystansu. No, czaruje. Nie może iść tutaj w obronie dołem Kastanek. No bo... w tak ważnym meczu. Ale zobaczmy. Aż lepiej, ale w ogóle jak ta akcja wyglądała skonstruowana. Przed meczem lepsze 3 niż 2. I teraz tak zagrały Gdynianki. Erika. Zobaczmy, Erika Wheeler wychodzi w górę. Nie do zatrzymania. Rzut z wyskoku. Niesamowity mecz. Kastanek 4 zespołu z Polkowic w tej kwarcie. Erika Wheeler. Wheeler. Rzut z pół dystansu. I pewne 2 punkty. Weronika Telenga. Polkowiczanki. Już nieco wolniejsze te akcje. Ale Erika Wheeler. Kozioł za plecami. I rzut z pół dystansu. Erika Wheeler. Erika Wheeler cały czas na koźle. Z pół dystansu. Z wielką swobodą trafia i pokazuje dziś, jak należy. I znów Erika Wheeler. Sasza Kadżo tutaj czeka na zbiegnięcie po końcowej. Ale Wheeler będzie grał indywidualnie. Zobaczmy, kilka kozłów w miejscu. Erika Wheeler trafia za dwa. No niemalże bezgórna naciska. Na Wheeler, gdzie zasłona od Mavungi. 8 sekund do końca. Erika Wheeler pod kosz, ale zagrała up tempo teraz. Erika Wheeler doskonale wiedziała, co chce zrobić. Zła siebie pierwsze trofeum, czy też może do gabroty. W Polkowicach wstawimy drugi już w tym sezonie puchar. Erika Wheeler przepycha Kamilę Podgórną. 33 i trafia. Cały czas Amerykanka na koźle. Ale Mavunga tam zrobiła jej sporo miejsca. Erika Wheeler, 35 punktów. Skoczyła w górę Kamaja Smalls. Ale zbiórka w ataku. Grają dalej Polkowiczanki. Mm-hmm. Wheeler. Erika Wheeler, zobaczmy. And one. Trafia Erika Wheeler za 2 punkty. I jeszcze wymusza przewinienie Klaudia Niedźwiecka. Tak jest. Erika Wheeler w odpowiedzi. Ależ ball handling Erika Wheeler, zobaczmy. Mm-hmm. Kozioł za plecami. Ładna akcja. Taki swing widać. Jeszcze raz do Telengi, tym razem jednak niedokładnie, ale Serbka ratuje piłkę. On się dwoi, troi, wszystko robi, już zbiera, podaje. Erika Wheeler pod kosz, trafia Erika Wheeler. Remis. Za 2 punkty. Jeszcze wymusza przewinienie Emilii Kop. Jest, Telenga stawia tam zasłonę. Erika Wheeler, zobaczmy, taka gra up tempo. Jak ona sprytnie zmieniła tutaj teraz tempo, to tempo gry. I 2 punkty Eriki Wheeler. Myśla na skrzydle za 3 niecelnie. Kto zbierze? Erika Wheeler. I szybki atak Polkowiczanek. Zobaczmy, Erika Wheeler pod kosz i trafia. Erika Wheeler za 2 punkty. Jeszcze przy niej Fascina. Erika Wheeler. Erika Wheeler, indywidualne wejście na kosz. A Smalls zabrała ręce, wiedziała, że jak tam pokusi się o wybijanie piłki, to może zarobić piąty. On zdawało się w prostej dla niej sytuacji. Trafiały już dzisiaj trudniejsze rzuty. Szczególnie, że ona mogła skończyć i to sama, tak? A odegrała koleżance z drużyny. A w odpowiedzi Erika Wheeler.
Kadżo ratuje piłkę dla Polkowiczanki. Zobaczmy, od razu szukają Polkowiczanki podania przez całe boisko. Erika Wheeler z narożnika trafia za 3 punkty, ależ podbija piłkę i zobaczmy, jak walczą o każde posiadanie Polkowiczanki. Znów Wheeler. Zostawiona na obwodzie Erika Wheeler i trafia za 3 punkty. Szuka zdobywania punktów, to raczej typ rozgrywający, która najpierw szuka ekstra podania, a dopiero po chwili decyduje się na rzut, a w tej sytuacji akcja catch and shoot, no i znów Erika Wheeler z dalnej końcowej i znów do Gertny. Telenga wychodzi na zasłonę, Erika Wheeler za 3 punkty. Trafia Wheeler ostatecznie, udało się Słowaczce oddać rzut do kosza, ale nie ma z tej akcji punktów dla Ślęzy. Erika Wheeler ponownie po zasłonie od Telengi, ponownie za 3 punkty, no ależ teraz...